Witam wszystkich bardzo serdecznie. Razem z Maćkiem Rajfurem stworzyliśmy książkę Raper w sutannie. Książka ukazuje rzeczywistość polskich księży. Jestem 15 lat po święceniach, więc ta rzeczywistość jest mi doskonale znana. Nałogi, rozczarowania, dramaty, próby zapomnienia, samotność, grzechy. W taki sposób można patrzeć na świat i są ludzie, którzy rzeczywiście tak widzą świat, widzą innych ludzi w ten sposób i tym zdaje się, że niestety bardzo wielu ludzi się jara. Ja natomiast zawsze staram się dostrzec to, co piękne, dobre, Boże i święte i w Kościele bardzo dużo tego doświadczyłem, pięknych, wspaniałych ludzi i obecności Pana Boga właśnie w drugim człowieku, a przede wszystkim w sakramentach świętych. Bo kapłaństwo to jest wielka przygoda razem z Panem Bogiem wobec sakramentów świętych. Być może są jacyś rewolucjoniści w Kościele, którzy na przykład przystępują do święceń z bronią, jako formę buntu. Ja przetestowałem wszystkie możliwe formy buntu. Nieraz zadają mi pytania, co na to kuria? Co na to kuria, że ksiądz raper? No więc ta książka odpowiada na te wszystkie pytania i wszystkie bunty są sensowne, jeśli powodują przyrost wiary, jeśli powodują, że nasze życie zmienia się na lepsze. Tak więc uważam, że bunt, nieustanna rewolucja w Kościele jest potrzebna, ale taka Boża rewolucja i w imię tego, co Boże, w imię tego, co dyktuje sumienie. Tak więc ewidentnie w tej książce jest sama prawda, bo też przeżywałem swoje kapłaństwo i zacząłem od bardzo niskiego poziomu. Nigdy przed seminarium nie byłem związany z kościołem instytucjonalnym, a jak wstąpiłem do seminarium, to chyba bardziej wierzyłem w Boga, a mniej w Kościół. Tak więc uważam, że jestem w tym obiektywny. A o ile jestem nieobiektywny, to dlatego, że jestem człowiekiem wierzącym. A jako ksiądz myślę, że to jest podstawowa zdolność do tego, by realizować swoje kapłaństwo. Tak więc tu jest cała prawda o kapłaństwie, cała prawda i rzeczywistość księży w Polsce. To polecam, żeby sprawdzić i to od tego księdza, który jakkolwiek ludzie bywają rewolucyjni, czy walczą o ten lepszy wymiar Kościoła, zarzucając innym grzechy, wady, błędy. To ja jestem tym, który w sobie widzi najwięcej grzechów, wad, błędów. Tak więc wszelkie rewolucje zaczynam od siebie. No i serdecznie polecam, by sprawdzić tą książkę. Zresztą bardzo podobna książka o podobnej okładce wyjdzie, zdaje się, że to będzie wydawnictwo Agora i tam jakiś młody eks-ksiądz będzie opowiadał o swojej historii rozczarowania kapłaństwem. No więc moja historia jest zupełnie inna. Ja jestem zachwycony Panem Bogiem i te różne błędy, złe rzeczy, które gdzieś tam są wykazywane, być może też działy się gdzieś obok mnie. Ale przyznam się szczerze, że nigdy nie zwracam uwagi aż tak mocnej na rzeczywistość ciemną, bo z tymi ciemnościami w moim życiu muszę się zmierzyć. Mierzyłem się, mierzę się i będę się mierzył. I dbam przede wszystkim o swoje nawrócenie, by później zarażać tym, co święte, innych ludzi. Tak więc pozdrawiam wydawców tej podobnej książki do naszej, podobny zamysł okładki. Ale nasza książka pokazuje prawdziwą rzeczywistość, rzeczywistość Bożą. Ja szedłem w stronę kapłaństwa i jestem księdzem z chęci doświadczenia Pana Boga. Z ciekawości, kim jest Bóg i ta ciekawość nieustannie mi towarzyszy. Więc polecam tą książkę, bo ta książka przedstawia mój sposób patrzenia na Pana Boga, na Kościół, na drugiego człowieka. Raper w sutannie. Sprawdźcie to. Pozdrawiam.